dzisiaj kilka słów o rozmowach z tymi, których już nie ma, o komunikacji z zaświatami. Jeżeli jesteś osobą bardzo racjonalną, uważasz, że śmierć ciała fizycznego to tak zwany koniec, urywa się film, taśma i nic już więcej nie ma, prawdopodobnie nie jest to film dla Ciebie. Natomiast jeżeli czujesz, że jest coś więcej, albo sama miałaś, czy miałeś tego rodzaju różne doświadczenia z tak zwaną drugą stroną, to zapraszam Ciebie do oglądania. Ja nazywam się Beata Mąkolska, od lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie na mojej stronie beatamakolska.pl. Słuchajcie, czasami zdarza się, że ktoś przychodzi na sesję energetyczną, oczywiście z jakimś tematem czy z jakimiś oczekiwaniami. Zawsze o tym rozmawiamy, ale w trakcie jestem kierowana, jestem prowadzona w zupełnie inną stronę. Zawsze o tym mówię na bieżąco, o odczytach. I zdarza się, że w pewnym momencie wyczuwam bardzo silną łączność albo bardzo silną energię opiekuńczą. Najczęściej jest to energia opiekuńcza, troskliwa i ja czuję, że to jest osoba, której już fizycznie nie ma. I wtedy pytam po prostu, czy miałaś dobry kontakt z babcią, której już nie ma? Albo zdarza mi się, wiecie, druga osoba oddycha na spokojnie, tak, tutaj relaksuje się, a ja nagle wypalam, czy babcia już nie żyje, miałyście dobry kontakt? Bo ja czuję babcię. Więc są to czasami takie, no powiem wprost, bywa, że szokujące momenty dla drugiej osoby, natomiast nie jestem w stanie zignorować tego, ponieważ w momencie, kiedy jest to tak silna, opiekuńcza i myślę, że po ludzku nazwalibyśmy dobra energia, to zawsze czuję się zobowiązana powiedzieć o tym drugiej osobie. I teraz zobacz, jeżeli ktoś słyszy coś takiego, że tak, że naprawdę babcia wspiera tą osobę, czy dziadek wspiera, albo mama, która już odeszła, tą osobę w tym świecie materialnym. Zwykle jest to ogromne poczucie ulgi i takiego szczęścia, pewnego rodzaju szczęścia dla tej osoby, która jest tu na ziemi. I często otwiera to tam też nam drogę do rozmów na temat komunikacji z osobami, których już nie ma na tym świecie. I wiecie, nie są to tematy, o których się zwykle rozmawia tak, cześć, no wczoraj rozmawiałam z moją babcią, która już zmarła 20 lat temu. Zwykle tak nie rozmawiamy z innymi. Są to bardzo intymne przeżycia, często związane na przykład z jakimś bólem, stratą, więc dopiero kiedy czujemy pewien komfort rozmowy, pewien komfort, że nie zostaniemy ocenieni, to otwieramy się na to. I ja mam to szczęście, że przy mnie ludzie się po prostu otwierają na te rozmowy o tych, których już nie ma, na rozmowy o tym, w jaki sposób komunikować się z innymi, z tymi, którzy są już w innym świecie. Bo mimo tego, iż nie uważam się za medium, absolutnie nie jest to jakiś rodzaj mojej pracy codziennej, to nie da się ukryć, że pracując z energiami, no zdarza się po prostu, że jest energia kogoś, kogo już fizycznie w tym świecie już nie ma. I dzisiaj parę słów o tym właśnie, jak te osoby kontaktują się z nami. Myślę, że wiele z tego będzie dla Ciebie oczywistym i potwierdzi to, co gdzieś tam czujesz, być może potwierdzi Twoje własne doświadczenia. Jednym z takich sposobów, w jaki kontaktuje się z nami druga strona, są tak zwane sny. Nie wszystkie sny są z nami, ale nie będę teraz szczegółowo tego wyjaśniać. Natomiast bardzo często gdzieś tam w rozmowach, na konsultacjach słyszę, że tak, bo śniła mi się moja mama, która już nie żyje, a jak ona mi się śni, to wiem, że zawsze muszę uważać na coś. Albo śnił mi się mój dziadek, więc wiem, że jestem na dobrej drodze, bo jak śni mi się dziadek, to wiem, że się wszystko ułoży. To jest bardzo częste i to jest bardzo indywidualne, ponieważ zależy to od skojarzeń naszego umysłu i od wspomnień, jakie mamy z daną osobą. Tak? Czyli nie powiem Ci, że jak śnił Ci się dziadek, który już nie żyje, że wiózł Cię gdzieś samochodem, to oznacza to i to. Nie. Potrzebujesz sama czy sam zastanowić się, jakie masz skojarzenia z dziadkiem, jaka była Wasza relacja, jak Ty czujesz, jak odbierasz ten sen. Z tego powodu senniki. Nie? No właśnie. Co z sennikami, prawda? Ale to temat na inny filmik. Także sny są jedną z takich
najprostszych metod komunikacji z drugą stroną. Niestety jest to metoda dosyć bierna dla wielu ludzi, ponieważ bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że można mieć na przykład tak zwany świadomy sen, czyli możesz decydować o tym, co robisz w tak zwanym śnie. Być świadomą tego, czy świadomym tego, co się dzieje, wpływać na przebieg wydarzeń. Czyli w takim świadomym śnie jesteś świadomy kontaktu na przykład z osobą, która już nie żyje fizycznie w tym świecie i możesz świadomie zadać jej pytanie, możesz porozmawiać z tą osobą niemalże tak, jak to było możliwe w życiu fizycznym. Mało osób ćwiczy tego rodzaju umiejętność, ja uważam, że to można wyćwiczyć, więc jest to bardzo często tak zwana bierna forma, czyli no po prostu śni się nam jakiś komunikat, jakieś zdarzenie, często zostajemy z tym, nie do końca to rozumiemy. Tutaj naprawdę warto skupić się na tym sobie samemu, czy samej przeanalizować dany sen, albo właśnie porozmawiać z kimś, bo wtedy możemy często wyjść poza pryzmat naszych przekonań i ograniczeń umysłu, chociażby przez to, że na przykład ja zadaję różne pytania, tak? Albo czasami się tak zdarza, że ktoś się do mnie odzywa, a ja tu z drugiej strony odbieram i rozmowa schodzi na zupełnie inne tory i się okazuje, że okej, ktoś się zgłosił, bo nie wiem, ma trudną relację z szefem, chciałby pouczyć się troszeczkę bardziej asertywności, a się okazuje, że też tematem, który gdzieś tam w sercu mu leży, jest kontakt na przykład z tatą, który już nie żyje, a relacja była bardzo trudna, a tata się śni, nie wiadomo co z tym zrobić, tak? A ja tu na drugiej linii odbieram tatę, nie? Także zdarzają się takie sytuacje. Za każdym razem są też niesamowite dla mnie. Innym sposobem, w jakim komunikują się z nami osoby, których już nie ma, jest, słuchajcie, elektronika. I teraz zobacz, jeżeli na przykład masz w sobie dużo takiej racjonalności, na przykład siedzicie sobie przy stole, rozmawiacie, schodzi Wam na osobę, której już nie ma z Wami, tak? I w kimś jest na przykład dużo złości, wciąż jest zły na osobę, która umarła. Dajmy na to, nie wiem, właśnie to był ojciec, on był dosyć toksyczny, dana osoba wciąż się czuje skrzywdzona, rozmowa schodzi na tatę, który już nie żyje i jest bardzo dużo emocji. I w pewnym momencie na przykład żarówka pęka. Albo się przepala. Niby nic, prawda? Żarówka zawsze może się przepalić. Niby tak. Możesz to sobie tak wytłumaczyć. A czasami właśnie poprzez taki sposób, poprzez to, że światło ci mryga w danym pomieszczeniu, tak? Żarówka mryga. Jedziesz do hipermarketu budowlanego, kupujesz inną żarówkę, wkręcasz, a ona znowu mryga. Myślisz sobie, co jest, kurde, cała partia żarówek jest zepsuta, wymieniasz znowu, tak? No niby jest okej, na drugi dzień znowu mryga, tak? Jest ten sygnał z drugiej strony. Ta komunikacja nie jest taka prosta, jakby się nam wydawało, bo jeżeli ktoś jest otwarty, to tak, znajdzie połączenie, ale jeżeli ktoś jest zamknięty, na przykład jest wciąż w żałobie, w ciężkich emocjach, w złości albo w ogromnym smutku, to jego własne emocje będą mu bardzo mocno przeszkadzały i on nie odbierze tych sygnałów, czy ona, tak? Nie odbierze tych sygnałów. I mimo tego, że druga strona próbuje się kontaktować, nawet chociażby po to, żeby przekazać wszystko w porządku, możesz płakać, albo rozumiem twój smutek, kocham cię, wciąż cię wspieram z tej drugiej strony, ale kocham cię i wciąż cię wspieram. To jest taki rodzaj miłości, która jest tutaj na ziemi nie do wytłumaczenia. Ja nawet nie będę podejmować próby opisania tego, bo to jest tak piękne. Tego rodzaju wsparcie, takiej bardzo mocnej, uniwersalnej, absolutnej miłości jest nam wysyłane z drugiej strony, ale żebyśmy to zauważyli, często to są właśnie takie sygnały, że żarówka ci się przepali, komputer ci przestanie działać, telefon ci się nagle wyłączy, albo wyskoczy ci obrazek, z jakimś takim cytatem, który coś w tobie poruszy. Albo zacznie lecieć piosenka, słuchajcie. To też jest bardzo często, no niesamowite to jest, jak to jest częstym sposobem komunikacji drugiej strony z nami, tak? Że gdzieś usłyszysz fragment jakiejś piosenki i przypomni ci się mama, babcia, ciocia, ktoś, kto był dla ciebie bardzo ważny. Poczujesz jakiegoś rodzaju być może wzruszenie, ale też na przykład pokrzepienie. Ty w swoim umyśle możesz zobaczyć obraz, możesz w umyśle usłyszeć piosenkę, poczuć zapach. Na przykład to też się zdarza, że nagle ktoś czuje zapach i mówi, to są perfumy mojej cioci. Ale kto? Ale skąd? Dlaczego ja czuję ten zapach? Tak?
To są piękne też momenty. I to, co mogę Ci powiedzieć na koniec, nie myśl w takim momencie. Nie myśl, odbieraj czuciem. Bo jak zaczniesz się nad tym zastanawiać, ale skąd, ale na pewno, może po prostu ktoś popsikał się w tramwaju perfumami, to trochę przeszło na mnie, więc teraz wzięłam torebkę, więc w tej torebce poczułam trochę zapachu. No po co Ci ten proces racjonalny? Pozwól sobie to poczuć. To ogólnie są tematy na podcast, więc jeżeli chcesz więcej posłuchać na ten temat, zapraszam Cię do wspierania podcastu. Na dole pod filmem w linku są wszystkie informacje, jest też link do zrzutki. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.